Kolejny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Czerska. Uchwała otrzyma numer 264. W dniu 13 stycznia 2017 roku do Rady Miejskiej w Czersku wpłynęła skarga na działalność burmistrza Czerska dotycząca rzekomych wypowiedzi burmistrz Jolanty Pierek na temat realizowanego w latach 2008-2013 projektu unijnego. Treść skargi otrzymali Państwo elektronicznie w dniu 16 stycznia. Do skargi krótko odniosła się również Pani Burmistrz pismem z dnia 17 stycznia 2017 roku. Pismo również zostało do Państwa doręczone. Klub Widzimy Gminę Inaczej wniósł projekt uchwały uznającej skargę za bezzasadną, a w uzasadnieniu uchwały czytamy: przedmiotem skargi są bliżej niewskazane i nieprzetoczone przez skarżących wypowiedzi w wymienionych mediach lokalnych, w których zdaniem autorów skargi burmistrz Czerska Jolanta Pierek podkreślała nieprawidłowości, marnotrawstwo i niegospodarność odnośnie zrealizowanego projektu Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008-2013. Zgodnie z artykułem 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Na gruncie ustawodawstwa wyrazem powyższego jest artykuł 221 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którym skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż Rada Miejska jest uprawniona do rozpatrywania skarg na burmistrza Czerska w związku z wykonywanymi przez ten organ zadaniami z zakresu administracji publicznej. Ewentualne, bliżej nieokreślone wypowiedzi w prasie w przedmiocie oceny Jolanty Pierek, piastującej funkcję burmistrza Czerska, realizacji efektów przedmiotowego projektu nie są wykonywaniem przez burmistrza Czerska jako organu zadań z zakresu administracji publicznej. Rada Miejska w Czersku nie jest władna do oceny ewentualnych wypowiedzi Jolanty Pierek i rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy autorami skargi a osobą piastującą funkcję burmistrza. W zakresie odmiennych ocen realizowanego przez MOPS w Czersku w latach 2008-2013 projektu aktywizacji zawodowej beneficjentów MOPS w Czersku. Tym bardziej Rada Miejska nie ma jakiejkolwiek podstawy prawnej oraz faktycznej do zamieszczania w lokalnych mediach jakiegokolwiek sprostowania wypowiedzi pełniącej funkcję burmistrza Jolanty Pierek. Z treści pisma skarżących wynika, że uznają oni, iż doszło do naruszenia ich dóbr osobistych. Ocena w tym zakresie należy do właściwości sądów powszechnych i nie może być przedmiotem skargi. Konkludując, klub Widzimy Gminę Inaczej stwierdził, iż skarga jest bezzasadna. Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych chciałby złożyć wnioski, uwagi do projektu uchwały? Bardzo proszę, Radny Pan Czesław Niesiołowski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja chcę powiedzieć, że czuję się w tej skardze pominięty, a nawet zlekceważony. To mi te zarzuty się należą. Ja tu na tej sali jako pierwszy wiele lat temu w momencie wdrażania tego projektu sławnego czy sławetnego powiedziałem, że nie chodzi w tym projekcie wcale o dobro tych biednych, głodnych czy bezrobotnych. Chodzi o te 3,5 miliona na kładkę do przechwycenia. Ja to wtedy powiedziałem. To były poniekąd prorocze słowa. Ja wielokrotnie wracałem w trakcie realizacji, w trakcie tych 4 lat do tego projektu. To ja wskazałem, że głównymi, a może nawet jedynymi beneficjentami tych milionów nie byli wcale bezrobotni, nie byli ci biedni, głodni, tylko koordynatorzy i osoby z nimi współpracujące. I dla przykładu główny koordynator, który podpisuje się pod zarzutami, brał z tego projektu przez 4 lata ponad 5 tysięcy, a dokładnie 5300 zł miesięcznie. I to nie była jego pensja, to był, bo w prasie czytałem, że taką pensję miał, to nieprawda, to był dodatek do jego licznych pensji, co najmniej 3 jeszcze pensji. Zabraniu przez fiskusa rzeczywiście niewiele tam zostało, ale to był dodatek. Druga pani koordynator,
nie potrafię dokładnie powiedzieć, troszeczkę mniej brała i też podpisuje się o dziwo i staje tutaj w obronie beneficjentów pod tą skargą. Także wiele innych, nie potrafię teraz tak sobie przypomnieć, wiele innych skarg zgłaszałem, bo chociażby to, bo to muszę powiedzieć, pan burmistrz były, też się podpisuje. To ja zgłaszałem do pana burmistrza, że skoro już musimy te pieniądze wziąć, bo inaczej nam przepadną, ktoś inny je podniesie, to wnioskowałem, żeby chociaż kogoś bezrobotnego do prowadzenia tego projektu zatrudnić, a nie tylko i wyłącznie osoby najlepiej zarabiające w naszej gminie. Pan burmistrz trochę się obruszył wtedy moimi słowami i powiedział, jeśli tak bardzo obchodzi mnie los tych bezrobotnych, to mam napisać dla nich projekt, będą też brali pieniądze. No niesłychane. Tych zarzutów było dużo więcej. W każdym razie na pewno ja tu jestem bardziej winny czy zasłużony niż pani burmistrz. I dlatego ja na siebie chcę przyjąć te zarzuty, bo to nie są zarzuty. To są raczej według mnie słowa uznania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radna pani Bogumiła Rowińska, proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytanie do pana przewodniczącego. Dlaczego uchwałę w sprawie skargi na burmistrza składa klub Widzimy Gminę Inaczej, a nie jak przedtem? Bo już jedna skarga na działania burmistrza była. Przewodniczący Rady. Zapytam może, dlaczego pan chowa się za plecami koleżanek i kolegów z klubu? Jaka jest filozofia tego działania? Bo nie rozumiem. Poproszę o wyjaśnienie. Ja bym się nie doszukiwał żadnej filozofii. Po prostu klub Widzimy Gminę Inaczej wniósł ten projekt uchwały, dlatego przewodniczący nie będzie kolejnego projektu uchwały tożsamego z tym wnosił. Rozumiem. W naszej ocenie ta sytuacja powoduje, że nie wywiązuje się pan należycie ze swoich obowiązków przewodniczącego rady. Taką mamy ocenę, oczywiście nie musi się pan z nią zgadzać. Przewodniczący powinien kształtować stosunki i relacje w Radzie, a nie politycznie manipulować pracą Rady, bo ja tak to odbieram. To nie jest jedyna sytuacja. Wcześniej nie było żadnych ruchów ze strony przewodniczącego, aby wypracować wspólne stanowisko Rady. Tutaj mam przykład mandat pana Adamczyka, czy później pana Knitera. Za każdym razem były to stanowiska klubu. Myślę, że regulamin pracy Rady powinien być tak zmieniony, aby wymuszał na przewodniczącym takie działania koncyliacyjne, działania zmierzające do wypracowywania wspólnego stanowiska, o ile oczywiście jest to możliwe. Pani radna, może przerwę tutaj w tym momencie, tak? I to powiem, że Rada może wypracować takie stanowisko teraz i wnioski, które możemy wdrożyć potem. Projekt uchwały wnosi klub Rady Widzimy Gminę Inaczej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebym później państwa sugestie wykonał. Wracając do meritum sprawy, bo należy odnieść się do tej uchwały. Abstrahując od tego, czy skarga jest uzasadniona, czy nie. To już sam początek uzasadnienia jest dość kuriozalny. Stwierdzenie, że nie wiadomo do jakich odniesień ta skarga jest złożona. Na tej sali, na komisjach budżetu, nawet na ostatniej, również w mediach, padały notoryczne stwierdzenia, określenia, które mieszkańcy mogli odbierać jednoznacznie. W projekcie ZFS dochodziło do przestępstw. Ja apelowałam o ważenie słów lub o przedstawienie odpowiednim służbom dowodów na przestępstwo, jeżeli takie są. To się, proszę państwa, nazywa odpowiedzialność za słowa. Ja podam przykład z życia wzięty. Ostatnio słyszałam, że doszło do szantażu. Szantaż to przestępstwo. No ale nie ma dowodów. Jeszcze nie ma. I co? Ja nie mogę dzisiaj powiedzieć, kto szantażował, kogo szantażował i dlaczego szantażował. Tak jak powiedziałam, to jest odpowiedzialność za swoje słowa. I o taką odpowiedzialność apeluję do wszystkich i we wszystkich sprawach. A od burmistrza można i należy wymagać więcej. Nie jest to kwestia wypowiedzi pani Jolanty Fierek gdzieś na uroczystości towarzyskiej, ale są to wypowiedzi burmistrza Czerska w przestrzeni publicznej. Wypowiedzi na podstawie dokumentów, do których ma dostęp. I jeżeli jest to informacja zmanipulowana, to w tym
zakresie do jej działalności można mieć pretensje. Jeżeli są dowody, należy je zgłaszać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny pan Zbigniew Bieliński, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chcę tutaj tylko powiedzieć, panie radny, że jestem zawsze gotowy ponieść odpowiedzialność za swoje słowa. A teraz do meritum sprawy. Może tak na początek taką uwagę do sygnatariuszy tej skargi pani Lipskiej, pana Sikorskiego. No, tak wytrawni pracownicy, długoletni pracownicy jednostek samorządowych nie orientują się, gdzie należy kierować skargę w myśl przepisów objętych w KPA, to marszałek sejmiku musi pouczać i wskazywać właściwy organ. Zawsze organem stanowiącym i kontrolnym dla organu wykonawczego gminy jest oczywiście Rada Miejska. To jest najwyższy organ. Ale proszę Państwa, nie czuję się tutaj władny do jakby podejmowania decyzji w sprawie nałożenia, no bo chyba takie są oczekiwania tych sygnatariuszy, nałożenia jakiejkolwiek sankcji, kar na panią burmistrz, bo gdyby te zastrzeżenia w tej skardze dotyczyły rzeczywiście zakresu administracji publicznej, czyli administrowania w zakresie administracji publicznej przez panią burmistrz, no to jeszcze można by tutaj się zastanowić, co zostało źle wykonane. Ale tak w zasadzie kwestia dotyczy sprawy poglądowej. No ja nie mogę, szanowni radni, wpływać na zmianę poglądu pani burmistrz. Jest to jej niezbywalne prawo. I jeszcze raz, może posłużę się znów tą ustawą zasadniczą, bo te różne instytucje, komitety obrony demokracji właśnie tak się powołują na tą zasadniczą ustawę, na konstytucję. No i znalazłem taki artykuł, szanowna rado. Jest artykuł 54, ustęp 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. No, ja odbieram informację czy stanowisko pani burmistrz jako jej pogląd, osobisty pogląd na tę sprawę. Niezależnie od tego, że jest osobą publiczną, że jest burmistrzem. Ma prawo do takiego poglądu. Natomiast jeżeli strony, które wnoszące skargę, nie zgadzają się z tym poglądem, uważają, że ich interes osobisty, prywatny został naruszony, to oczywiście drogą do rozstrzygania tych sporów są inne instytucje. Ja nie czuję się władny, aby zastępować te instytucje, o których już tutaj była mowa, że to są sądy, które w takich sprawach rozstrzygają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny pan Krzysztof Reszka, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego. Pan czytywał uzasadnienie. Dlaczego zmienił pan treść uzasadnienia? Chodzi szczególnie o ostatnie zdanie. Nie przeczytał pan do końca. Nie było to zamierzone. Jeżeli pan radny sobie życzy, odczytam. Konkludując, uwagi na powyższe, przedmiotowa skarga Marka Jankowskiego, Jolanty Lipskiej oraz Janusza Sikorskiego jest bezzasadna. Dziękuję. A dlaczego zostało to zmienione? Zdanie? Uzasadnienie nie zostało zmienione. Ale pan odczytując użył innych słów? Ale nie mówiłem, że odczytuję. Ja miałem prawo sobie odczytać w mojej formie, tak? Proszę bardzo. Pan radny Krzysztof Przydarski. Chciałbym zacytować pani burmistrz wypowiedź z 5 listopada 2016 roku na łamach wizji lokalnej. Jest to wypowiedź autoryzowana, rozumiem, że przesłana do pana redaktora maila, bo to jest odpowiedź na jakiś tam artykuł. Pragnę przypomnieć, że poprzednia władza zmarnotrawiła kilka milionów złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego i kilkaset tysięcy naszych wspólnych pieniędzy na aktywizację zawodową osób wykluczonych, a w latach trwania tegoż projektu liczba osób bezrobotnych w gminie Czersk znacząco wzrosła. Wszystkich mieszkańców gminy Czersk publicznie zapewniam, że sprzeciwiam się powrotowi tego marnotrawstwa i niegospodarności, a wszystkim, którzy tego powrotu by chcieli, mówię stanowczo nie, to nie drukowanymi wypisane. Te czasy już się skończyły.
Znalazłem też wypowiedź pani burmistrz, to jest protokół z sesji z 28 stycznia 2015 roku o podobnej treści. Znalazłem wypowiedź w czasie Chojnic z dnia 5 maja o podobnej treści. I znalazłem też wypowiedź z dnia 8 listopada 2016 z Gazety Pomorskiej, też podobnej treści. Co się stało, pani burmistrz, że spuszcza pani z tonu, ponieważ w dniu 17 stycznia 2017 roku przeczytałem również autoryzowaną wypowiedź pani, ale już taką bardzo łagodną moim zdaniem. Podtrzymuję jednak moje stanowisko, że program FS, program FS były realizowany, no taki mam wydruk, tak jest napisane, nieefektywnie. Można by było wykonać go lepiej. I tu ja z panią burmistrz się zgadzam w 100%. Oczywiście można by było wykonać go lepiej. Zawsze można wykonać coś lepiej. Uważam, że te dwa lata, jak rządzi pani, też mogłaby pani rządzić lepiej. Z moich, cytuję dalej, z moich informacji wynika, że wydatkowanie tak dużych środków finansowych nie przełożyło się na trwałe zatrudnienie uczestników projektu. Znamienny jest fakt, że w tym okresie wzrósł poziom bezrobocia. O tym opozycja milczy i w tym momencie zostałem jak gdyby wywołany do tego mojego, nazwijmy to, wystąpienia i pozwoliłem sobie sprawdzić, jak to bezrobocie w gminie Czersk się szacuje. Te dane mam, pani burmistrz, ze sprawozdań, jakie przedstawia burmistrz co roku Radzie Miejskiej. Także myślę, że będą to dla pani dane wiarygodne, bo są tu również dane zamieszczane przez panią. I tak, w 2010 bezrobocie spadło o 153 osoby, w 2011 wzrosło o 73 osoby, w 2012 wzrosło o 8 osób, w 2013 wzrosło o 53 osoby, w 2014, czyli po zakończeniu tego programu, to jest pierwszy rok, zwracam uwagę, i to są dane już pani burmistrz, które opublikowała po wyborach, spadło bezrobocie o 197 osób, a w 2015 spadło o 168 osób, czyli od 2010 do 2015 bezrobocie w gminie Czersk spadło o 628 osób. I mam jeszcze na koniec jedną prośbę. Czy pani burmistrz i pan Niesiołowski zechcieliby się odnieść do słów pana zastępcy burmistrza, pana Grzegorza Klauzy? To jest cytat z protokołu sesji z dnia 28 stycznia 2015 roku, gdzie pan burmistrz Grzegorz Klauza, cytuję, powiedział, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej został przeprowadzony mały audyt wewnętrzny dotyczący tego projektu. Celem projektu nie była aktywizacja poprzez zatrudnienia, a aktywizacja bezrobotnych poprzez odbycie szkoleń i przywrócenie ich na rynek pracy oraz, kolokwialnie mówiąc, wyciągnięcie ich z domów. Zatem cele projektu zostały zrealizowane. Około 20%, ponad 60 osób podjęło zatrudnienie w czasie trwania projektu. Urząd Marszałkowski też nie stwierdził nieprawidłowości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy uwagi i inne wnioski do projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę, radny pan Czesław Niesiołowski. Ja chcę tylko powiedzieć, że nie tylko w naszej gminie obserwuje się odchodzenie od marnotrawienia pieniędzy, ale także i w całym naszym kraju, a nawet i jeszcze szerzej. Także to jest dobry trend, dobry kierunek. Dobrze, że radny to zauważył. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy inne uwagi, wnioski? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą, to będzie numer 263, poprzednio nie została podjęta, w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Czerska. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Czerska? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za, proszę podnieść rękę jeszcze. Jedenaście głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziewięć głosów wstrzymał.
wstrzymujących uchwała została podjęta. Panie Przewodniczący, czy głosowaliśmy, jak rozumiem, odrzucenie skargi, tak? Za przyjęciem uchwały uznającej skargę bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 11 głosami za. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Wznawiam obrady po przerwie. Pozostał nam jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Projekt uchwały nr 264. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby złożyć wnioski, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki. Głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Sześć głosów przeciw. Wstrzymujących. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Zgadza nam się liczba głosów. Uchwała została przyjęta. Punkt 5 został zrealizowany.